Hejka kochani, dziś zabieramy Was na małą wycieczkę po Key West i jesteśmy teraz na pierwszej takiej jakby takim naszym postoju i pierwszej tak jakby wyspie na Key Largo. I tutaj akurat jestem na takiej bardzo fajnej ściance, co możecie zobaczyć. Zawsze sobie tutaj robimy zdjęcia, zawsze się tutaj zatrzymujemy. Zazwyczaj na Key West jesteśmy latem, a w tym roku wyjątkowo jesteśmy zimą i trochę rano było zimno, dlatego stąd mój strój taki. Ale do czego zmierzam? Tutaj jest właśnie taka piękna ścianka i tu jest sklep, możecie się zaopatrzyć właśnie w sprzęty do nurkowania, jakieś kupić pamiątki, bardzo fajne koszulki są. Teraz jak widzicie jesteśmy w sklepie i tutaj jest właśnie typowy sklep. Taki ze sprzętem do nurkowania. Tu można się, jeżeli ktoś jest fanem i freakiem na punkcie sprzętu do nurkowania, no to tutaj możecie wszystko znaleźć, co jest Wam potrzebne. Ja tutaj muszę chodzić mały i pilnować. I bardzo fajne są też takie powiększone ryby, właśnie wielkościowo, jak one chyba naturalnie wyglądają. Bardzo, bardzo ładnie to wszystko się prezentuje. I tak jak Wam mówiłam, można też kupić te koszulki, bluzy bardzo fajne, ze śmiesznymi napisami, z bardzo fajnymi nadrukami, buty do nurkowania, maski, wszystko tutaj jest. Teraz możecie tutaj widzieć właśnie płetwy do nurkowania. Ja się na tym sprzęcie całkowicie nie znam, ale wiem, że to jest bardzo dobry sprzęt, bo tutaj znajomi, którzy się znają na tych rzeczach, to oni tutaj się obkupują w te sprzęty. I tutaj nam pani nawet pozwoliła nagrać dla Was, żebyście sobie mogli zobaczyć. I jeżeli nie wiecie, bo pewnie się nie orientujecie, że to jest taki jakby outlet właśnie tych sprzętów takich do nurkowania, to dla wszystkich zainteresowanych zostawiłem Wam namiary na ten sklep. Jeżeli właśnie mieszkacie w Stanach, chcecie przyjechać na nurkowanie właśnie na Key West, to Was tutaj serdecznie zapraszamy do sklepu. Dużo fajniejsze są ceny niż w normalnych sklepach, więc zapraszamy Was. I zaraz będziemy jechać dalej, no zresztą zobaczycie drogę. Jesteśmy teraz na pierwszym takim naszym przystanku i jak widzicie taki fajny pomnik, kiedyś Wam wrzucałam zdjęcie jak jeszcze byłam w ciąży właśnie z tego miejsca i ja akurat za mną jest Muzeum właśnie Sztuki i Historii Key West. Tutaj jest akurat nasz pierwszy przystanek z racji takiej, że zaraz jest parking, więc możecie sobie zaparkować samochód. Ogólnie na cały dzień możecie sobie na przykład zarezerwować skuter, który jest, koszt jego to $30 za cały dzień, a jeżeli chodzi o na przykład też samochodzik możecie sobie wynająć, więc się bardzo to opłaca i możecie nim wszędzie zaparkować. Jeżeli zapomnicie na przykład wziąć ze sobą kostium lub krótkie spodenki lub coś w tym stylu, to się nie martwcie, bo tutaj jest pełno sklepów dla turystów i można spokojnie kupić takie rzeczy za naprawdę okazyjne ceny, na przykład za $5 czy za $14. Naprawdę ceny nie są wcale takie wysokie jak na przykład w Miami. Tu jest dużo, dużo taniej.
Wiktoria! Chodźcie, chodźcie, co się tak ociągacie. To może na kawkę.